Przedstawiam dowód na istnienie śniegu. Cześć, pozdrawiam noworocznie i tak sobie pomyślałem, że chyba to jest odpowiedni moment, żeby zapodać taki temat. No wszyscy teraz będą się zastanawiali, co zrobić, żeby nowy rok był lepszy niż poprzedni, jakich błędów nie popełnić, które się poprzednio popełniało w starym roku. No i to jest dobry moment, żeby się zastanowić, czy firma, w której pracujesz, jest fajna, albo czy firma, którą prowadzisz, jest fajna i jest atrakcyjna dla pracownika. A dlaczego to jest takie ważne? No bo jeżeli firma jest atrakcyjna dla pracownika, to najlepsi pracownicy z rynku będą chcieli w niej pracować, czyli łatwiej ci będzie osiągnąć sukces. Twój cel będzie ci łatwiej osiągnąć. No więc jak stworzyć firmę atrakcyjną dla pracownika? Są potrzebne w zasadzie 4 rzeczy. Numer 1. Pokój jednoosobowy dla każdego pracownika. I to niezależnie od branży, naprawdę. To może być biuro handlujące nieruchomościami, a to może być kancelaria prawnicza albo firma doradcza jakaś. Czy, nie wiem, czy firma software'owa. A dlaczego pokój jednoosobowy? Dlatego, że już są badania dostępne na ten temat, możecie sobie pogooglać. Że pokoje jednoosobowe są najbardziej sprzyjającymi produktywności miejscami. Czyli to, co się dzieje przez ostatnich kilkadziesiąt lat, że wszyscy pchają te open space, to jest tak naprawdę bardzo efektywne kosztowo, ale mało efektywne pod kątem pracy ludzi, którzy tam później siedzą, bo bardzo ciężko się tym ludziom skupić. A jeżeli ciężko się tym ludziom skupić, to ciężko jest zrobić prawdziwą robotę. No a to robiąc prawdziwą robotę, przedsiębiorstwa idą do przodu. No więc ten pokój jednoosobowy, tak, nie tylko dla managementu, nie tylko dla dyrektorów, nie tylko dla zarządu, dla wszystkich. Po drugie, każdy pracownik powinien mieć wygodne biurko i wygodny fotel ergonomiczny. No jak ja mówię każdy pracownik, to naprawdę mam na myśli każdy pracownik i znowu bez podziału, na lepszych i gorszych, tylko to powinien być taki standard miejsca pracy. Wygodne biurko to w dzisiejszych czasach znaczy biurko z możliwością elektrycznego podniesienia tego biurka, czyli blatu roboczego, do pozycji 120 cm nad ziemią, czyli do takiej wysokości, żeby była możliwa przy tym biurku praca też na stojąco. Znowu polecam pogooglanie sobie, na przykład artykuł jest taki, który się nazywa Sitting is the New Smoking, który z grubsza opisuje to, że są badania potwierdzające, że jeżeli człowiek po prostu przez 8 godzin, czy tam więcej nawet siedzi, no to tak naprawdę bardzo, bardzo negatywnie mu to wpływa na zdrowie, prawie porównywalnie z tym, w jaki sposób negatywnie na zdrowie wpływa palenie papierosów. I do tego fotel ergonomiczny przynajmniej klasy Herman Miller Aeron. To jest drogi fotel, tam około 3000 zł kosztuje, natomiast to są fotele, które potrafią działać przez 10 lat, bardzo dobrze się starzeją, nie rozwalają się i naprawdę to jest inwestycja, która się opłaca, a poza tym znowu, jeżeli w dzisiejszych czasach w firmach raczej się głównie siedzi przed komputerami, no to przynajmniej niech ci pracownicy siedzą już na jakichś fotelach, które są naprawdę ergonomiczne, wygodne, które im jeszcze nie pogorszą ich stanu zdrowia, pomijając już to, że oni w ogóle siedzą. Zamiast biegać na przykład sobie, czy chodzić gdzieś tam po okolicy. Po trzecie, każdy pracownik powinien mieć sprawny sprzęt informatyczny i kompetentne wsparcie IT. A dlaczego to jest takie ważne? Bo nie każdy generalnie rzecz biorąc jest takim jakimś maniakiem aplikacji, early adopterem różnych nowych rozwiązań.
Większość ludzi po prostu chce robić swoje i do tego celu musi używać narzędzi informatycznych, bo dzisiaj to już jest standard. No i ci ludzie chcą, żeby te narzędzia po prostu działały. Dlatego ten sprzęt musi być wydajny, musi być szybki, to muszą być komputery najlepszej klasy z odpowiednią dużą ilością RAMu, z szybkimi procesorami, z dobrze skonfigurowanym systemem operacyjnym i aplikacjami, które na nim są zainstalowane, żeby to się nie wieszało, nie muliło, tylko ma działać. A wsparcie informatyczne, wsparcie IT kompetentne ma być po to, że jak się coś jednak zdarzy takiego, że ten użytkownik będzie miał problem, to bardzo szybko ten problem zostanie w bardzo profesjonalny sposób rozwiązany. Po prostu. No i w końcu numer 4. Żeby mieć atrakcyjną dla pracownika firmę, management tej firmy powinien właściwie spełniać rolę ułatwiacza pracy i takiego doradcy innych pracowników, a nie wszechwiedzącego generała, który powie ci, jak masz pracować. Management powinien tak rozdzielać zakresy odpowiedzialności, żeby ludzie potem mogli spokojnie sobie w teamach projektowych różnych pracować, doradzać tym osobom w sytuacjach, w których oni mają jakiś problem, czyli spełniać trochę taką mentorską rolę i broń Boże nie uprawiać micromanagementu. Czyli delegować kawałki projektów razem z odpowiedzialnością, która za tym idzie, i pozwalać ludziom znaleźć metody, w jaki sposób wykonają te zadania i dowiozą ten rezultat, który mają dowieść, po prostu. I każdy sobie wymyśli inną metodę, każdy obierze inną drogę i to nie ma znaczenia. Ważne, żeby się wszyscy spotkali w tym miejscu, w którym mają się spotkać, przynosząc jakiś konkretny efekt swojej pracy. No i tyle, to są tylko 4 punkty. Jak na 2 stycznia, początek nowego 2017 roku, to chyba nieźle. Jeżeli chcesz mieć dobrą firmę, spróbuj. Spróbuj w tym 2017 roku wdrożyć te 4 proste punkty i zobacz, co się stanie w twojej firmie. Na razie.